Listu Tytusa, drugi rozdział od wiersza 6 do końca. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Słudzy niech będą ulegli swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowają całkowitej i niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, a na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą, niech cię nikt nie lekceważy. W ubiegłym roku już mogliśmy zajmować się tym listem, pierwszym jego rozdziałem oraz początkowymi wersami rozdziału drugiego. Haben gesehen, dass Paulus Titus beauftragte. Widzieliśmy wtedy, że Paweł zlecił to Tytusowi. Titus sollte etwas in Ordnung bringen auf Kreta. Mianowicie zlecenie polegało na tym, że Tytus miał doprowadzić do porządku różne sprawy w tamtejszych społecznościach wierzących na Krecie. Und die Menschen auf Kreta waren Lügner und faule Bäuche. A ludzie na Krecie byli znani z tego, że byli po prostu kłamcami, fałszywi i byli brzuchami leniwymi, tak jak Słowo Boże ich nazywa. Dadurch kennzeichnen diese Menschen sich auf Kreta. Tym się charakteryzowali i tym się wyróżniali też ludzie, którzy tam po prostu nie zamieszkiwali to miejsce. Aber obwohl sie so einen negativen Charakter hatten, ale chociaż mieli taki negatywny charakter, waren sie doch ein Gegenstand der Liebe und Fürsorge Gottes. To mimo tego swojego tła, z jakiego pochodzili, byli przedmiotami miłości Bożej. Wir haben auch alle von Natur aus einen Charakter. I my z natury, z urodzenia mamy charakter pewien. Was der Geist Gottes heute erreichen will, ist nicht, dass unser Charakter in den Vordergrund tritt. A to, co Duch Boży dzisiaj chce osiągnąć w nas, to nie to, aby nasz stary charakter, ten na naszej natury, wychodził na pierwszy plan, sondern dass das neue Leben in der Kraft des Heiligen Geistes sich bewegt. Lecz raczej, żeby nowe życie, które Pan nam podarował, w mocy Ducha Świętego, ono wychodziło na pierwszy plan. Titus war mehr ein energischer Mann. Tytus był dość energicznym mężem. Während Timotheus ein mehr zurückhaltender Charakter war. Podczas gdy Tymoteusz, drugi współpracownik, młody współpracownik Pawła, był raczej charakteru takiego wycofanego, takim człowiekiem powściągliwym i delikatnym. Beide waren willige Werkzeuge in der Hand des Herrn. Obaj ci mężowie byli ważnymi narzędziami w dziele Pańskim wtedy. Und Titus zeigt uns hier, dass er seinen Brief besonders aufbaut. Tytus pokazuje nam, że szczególnie on tutaj, jakby można powiedzieć, jest tym, do którego ten list się zwraca. Kapitel 1 zeigt er, dass im Volk Gottes Älteste sind. I pierwszy rozdział mówił nam o tym również, że w pośród ludu Bożego są ludzie, którzy są nazywani starszymi. Paulus zeigt, welche Charakterzüge sie haben sollten in Versen 5-9 des ersten Kapitels. W wierszach od 5 do 9 pierwszego rozdziału Paweł pokazuje, jaki charakter powinni mieć ci starsi, czym się wyróżniać.
Und diese Ältesten sind einem ja ganz große Hilfe innerhalb des Volkes Gottes. I ci starsi już wtedy byli wielką pomocą pośród ludu Bożego. Denn das Volk wurde in damaligen Zeit bedrängt von zügellosen Schwätzern in Vers 10. Ponieważ właśnie ta społeczność wierzących była uciemiężona działalnością ludzi, których mamy w 10 wierszu, mianowicie niekarnych, pustych gadułów zwodzicieli. Es waren also Menschen, die aus dem Judentum kamen. Byli to ludzie, którzy przychodzili z żydostwa tam. Und die selbstsüchtigerweise einen negativen Einfluss auf die wahren Gläubigen ausübten. I działając bardzo samolubnie i samowolnie, po prostu wnosili najróżniejsze złe wpływy pomiędzy lud Boży. Titus hatte auch einen lehrmäßigen Abschnitt im ersten Kapitel. Tytus ma również tutaj taki fragment dotyczący nauki. Das waren die Verse 1 bis 4. To były wiersze od 1 do 4. Im Kapitel 2, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist es das Verhältnis der Gläubigen untereinander. W drugim rozdziale natomiast, którym dzisiaj się będziemy zajmować, tu jest bardziej nam przedstawione, przedstawione są relacje pomiędzy wierzącymi. Da haben wir auch einen lehrmäßigen Abschnitt, Vers 11 bis 14. Tu również mamy taki fragment dotyczący merytorycznej nauki słowa od 11 do 14 wiersza. Und Kapitel 3 haben wir die Gläubigen im Verhältnis zur Welt. A w trzecim rozdziale tego listu przedstawiony nam z kolei wierzący w ich relacji wobec świata. Und da haben wir den lehrmäßigen Abschnitt in Vers 3 bis 7. I znowu tutaj też mamy naukę Słowa Bożego od 3 do 7 wiersza, tak wyraźnie wyszczególnioną. Hier in unserem Kapitel geht es also um das Verhältnis der Gläubigen untereinander. Ale w naszym rozdziale, którym dzisiaj się zajmujemy, ten drugi, będziemy skupiać się szczególnie na relacjach pomiędzy wierzącymi, jednych do drugich. Paulus hatte zu Titus gesagt, du aber rede. Paweł to, co powiedział jako pierwsze Tytusowi, to mówił, ty mów, musisz mówić. Wenn es predigen heißen würde, jakby było napisane, zajmuj się kazaniem, dann wäre nur der öffentliche Dienst gemeint. To chodziłoby, byłoby to zawężeniem tego. Chodziłoby tylko o jego publiczną służbę za kazalnicy. Aber reden sagt, ale mów, to jest więcej. Öffentlichen Dienst, im privaten Bereich. To znaczy wszędzie. Nie tylko za kazalnicy, ale też w osobistych rozmowach z braćmi, pomiędzy nimi. To jest mów. Er sollte die gesunde Lehre bringen. Chodziło o to, żeby Tytus po prostu wnosił między wierzących zdrową naukę Słowa Bożego. Die gesunde Lehre ist das, was von Gott kommt. Co to jest ta zdrowa nauka? To jest to, co daje nam Bóg w swoim Słowie. Was gesund macht. To, co też uzdrawiająco działa na nasze życie. Und gesund erhält. I co więcej, to, co jest w stanie nas zdrowymi wewnętrznie utrzymać przed Bogiem. Die erste Personengruppe sind die alten Männer. Pierwszą grupą ludzi, do których się zwraca tutaj, apostoł w tych słowach, to są starzy mężczyźni, starzy wiekiem. Naturalnie oni mają największą odpowiedzialność. Die nächste Gruppe in Vers 3 sind die alten Frauen. Następną grupą, do której się zwraca to słowo, są starsze kobiety w trzecim wierszu. Da wird auch mehres zu gesagt. I do nich również jest wiele różnych tutaj rzeczy powiedzianych. Sie hatten die Aufgabe, die jüngeren Frauen zu unterweisen. Ważnym zadaniem tych starszych sióstr jest to, aby one we właściwy sposób pouczały młodsze, które wstępują w drogę wiary. Und die jüngeren Frauen werden auch direkt angesprochen. I tu również są wprost, jest słowo skierowane do tych młodych sióstr i kobiet. Titus selbst hatte nicht die Aufgabe, die jüngeren Frauen zu belehren. Co jest dla nas ważne, Tytus nie miał sam, jako mężczyzna, tego zadania, aby osobiście między tymi kobietami działać i je pouczać. Sondern das war die Aufgabe der älteren Frauen. To było zadaniem starszych sióstr i kobiet. Und dann kommt er zu den jüngeren Männern. I w ten sposób dochodzimy do tego wiersza, od którego zaczęliśmy. On przechodzi do młodszych mężczyzn. Die jüngeren Männer waren damals Personen bis ungefähr 40 Jahre.
Młodszymi w tamtych czasach nazywano mężczyzn mniej więcej tak do takiego przełomowego wieku 40 lat. Er sollte auch sie ermahnen. A więc on również miał zatroszczyć się o to, aby ich we właściwy sposób napominać. Ein Stück Kuchen zu essen, darf uns keine ermahnen. Żeby jeść, zjeść kawałek dobrego ciasta, do tego nie potrzebujemy żadnych napomnień. To jest proste. Das machen wir gerne. To robimy chętnie. Aber wir müssen ermahnt werden, zum Beispiel. Ale musimy otrzymać słowo napomnienia. Dem einen oder anderen etwas zu sagen. Na przykład po to, aby jeden drugiemu coś dobrego powiedzieć. Wenn ich einem Bruder etwas sage, dann ist da immer Konfliktpotenzial. Jak brat jeden mówi coś do drugiego brata, to zawsze na tej linii jest pewien potencjał do wywołania konfliktu. Und je nachdem, wie wir veranlagt sind, i zależnie od tego, jakie mamy usposobienie, scheuen wir uns, einen zu ermahnen. To raczej tak szukamy wykrętów, żeby kogoś napomnieć. Unikamy tego. Wir sind zur gegenseitigen Ergänzung gegeben. A jednak Pan dał nas sobie nawzajem, abyśmy się uzupełniali. Und Paulus ermuntert, ermahnt diesen Titus doch voranzugehen und die jungen Männer zu ermahnen. A Paweł zachęca, jakby można powiedzieć, motywuje tego Tytusa, aby jednak podejmował się tego zadania i tych młodszych napominał. Wyobraźcie sobie teraz, wszyscy tutaj, którzy są obecni, to są młodsi mężczyźni. Überdenken mal zurück, wie viele Gelegenheiten gab es, wo wir gesehen haben, da gab es eine falsche Entwicklung bei anderen Jungen. I pomyślmy sobie tak z naszego doświadczenia, ileż wśród młodych ludzi było różnych niebezpieczeństw, gdzie po prostu czaiły się już złe rzeczy, które mogły się rozwinąć. Wir haben gedacht, das gibt's schon wieder. I wciąż na nowo mogliśmy to widzieć i zauważyć, o znowu ten sam temat. Wir haben für den Bruder gebetet. Modliliśmy się za jakimś bratem. Aber hatten vielleicht nicht den Mut, ihn anzusprechen. Ale nie mieliśmy odwagi z nim bezpośrednio porozmawiać, na przykład. Die jungen Männer sollten besonnen sein. Młodzi mężczyźni mają być ludźmi opanowanymi, powściągliwymi. Ich lese mal einen Vers aus Sprüche 8 dazu. Jeden wiersz przeczytamy z Przypowieści Salomonowych, 8 rozdział do tego. Den 12. Vers. Wiersz 12. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością. Umiem udzielić dobrej rady. Wir sehen aus diesem Vers, wie Weisheit, Klugheit und Erkenntnis und Besonnenheit sehr eng miteinander verbunden sind. Widzimy, jak mądrość i roztropność, ale roztropność, która uczy człowieka opanowania i powściągliwości również, tak jest w oryginalnym tłumaczeniu, in der deutschen Bibel gibt es są powiązane ze sobą. Gibt es eine Erklärung zur Besonnenheit der wohldurchdachten Entschlüsse bei Besonnenheit. Ja, jeżeli chodzi o tą taką trzeźwość i opanowanie w decyzjach, to właśnie to jest tam ten rdzeń tej mądrości, że to są decyzje oparte na dobrych przemyśleniach, na dobrej radzie. Junge Leute sind Leute, die in der Regel sehr spontan reagieren. Niestety do młodości należy to, że młodzi ludzie reagują bardzo nagle i spontanicznie. Und dann sagt man schnell zu viel. I bardzo szybko mówi się coś za dużo. Oder sagt zu wenig. Albo za mało. Beide soll nicht sein. Dwie te strony nie są dobre. Wir sollen besonnen sein. Mamy być wyważeni. Das heißt, wir sollen uns viele Gedanken machen. To znaczy, powinniśmy wiele myśli sobie robić na temat różnych rzeczy. Und das können wir natürlich nur, wenn wir ins Gebet gehen. A tego uczymy się naturalnie tylko wtedy, kiedy w modlitwie trwamy przed Panem. Dass der Herr uns die richtigen Gedanken gibt.
po to, aby uprosić do Niego, żeby Pan, Pana o to, aby dał nam właściwe myśli. Aby darował nam też właściwe słowa. Aby darował nam też właściwy punkt w czasie, by je wyrazić. Bo to nie chodzi tylko o to, aby jeden drugiemu wytknąć po prostu jakieś błędy. Lecz chodzi o to, aby pozyskać serce brata i podnieść go wyżej. Damit diese Person mit dem Herrn Jesus glücklich den Weg geht und die Gedanken po to, aby ta osoba, którą mamy napomnieć, żeby była osobą, która szczęśliwie idzie dalej drogą z Panem Jezusem. Wie sollte Titus diese jungen Männer erfahren? Jak więc miał to osiągnąć Tytus? Jak on miał tych młodszych napominać? Indem er sich selbst als ein gutes Vorbild darstellte. Miał przede wszystkim dla nich sam być dobrym wzorcem. Wenn man das mit den anderen Personengruppen vergleicht, wird deutlich, gdy porównuje się tą wypowiedź z innymi grupami, które tu są wymienione, staje się jasne, da werden mehrere Punkte aufgezählt, że jest więcej tutaj takich punktów, które są wymienione. Bei den jungen Männern konzentriert sich das auf diese eine Sache, Besonderheit. Ale u młodych mężczyzn to się skoncentruje na tej jednej rzeczy, aby byli wstrzemięźliwi, to bardziej doznacza właśnie tacy wyważeni, rozważni. Und Titus war wohl auch in diesem Alter. Titus zapewne był w podobnym wieku. Deshalb war es umso wichtiger, dass auch er als ein gutes Vorbild voranging. Z tego powodu było tym bardziej ważne, aby on między nimi zafunkcjonował jako dobry wzór. Was spricht mehr als viele Worte? Das ist das Verhalten. Co jest tym, co ma większą moc przemowy, jak wiele słów, to jest właśnie nasze zachowanie. Dzisiaj na przykład rozmawialiśmy o małżeństwie między braćmi. I wszyscy musieliśmy sobie to uświadomić, że za mało było tego w nas, byśmy byli w tej sprawie dobrym wzorcem dla innych, zachęcającym wzorcem. Hier ging es also darum, dass man Vorbild war in guten Werken. Ale tu było to tak bardzo ważne, aby być wzorem dobrego sprawowania. Das sind gute Werke. Albo wzorem w dobrych czynach. Die in sich gut sind. To chodziło o czynienie tego, co było samo w sobie dobre. Und die auch für andere etwas Gutes bedeuten. Ale również coś, co było rozpoznawalne przez innych, jako dobre. Jeder hat Titus da gesehen auf Kreta. Titus? Jeder hat Titus gesehen. Każdy, kto tam był, znał Titusa, widział go, wiedział, kto to jest. Wenn wir an ihre alten Tugenden noch mal erinnern, Lügner und faule Bäuche. Jeżeli przypomnimy sobie znowu te ich cechy charakterystyczne, kłamcy, i na dodatek jeszcze brzuchy leniwe, leniwcy. Dann standen gute Werke im völligen Gegensatz dazu. To dobre czyny i wzór w dobrych czynach, to było coś zupełnie przeciwstawnego wobec takiej postawy. Lesen wir aus 1. Thessalonicher dazu. Z pierwszego listu do Thessalonicza przeczytamy do tego. Die Verse 6 und 7. 1. Thessalonicza 1, ja? Ja. 6 und 7. Ja. Pierwszy list do Thessaloniczan, pierwszy rozdział, 6-7 wiersz. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego, tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Das war so eine ganz junge Versammlung in Thessalonich. Tu mamy słowa o bardzo młodym zgromadzeniu w Thessalonikach. Die haben Paulus gesehen. Tam ci wierzący, oni widzieli Pawła. Und seine Mitarbeiter. Widzieli jego współpracowników. Das war so überzeugend für Thessalonicher. I to było tak przekonywujące, co ci ludzie sobą reprezentowali dla tych Thessaloniczan. Dass sie einmal bekehrt haben.
że po pierwsze doprowadziło ich to do autentycznych nawróceń. Und zum anderen haben sie gesagt, so wie die wandeln, wollen auch wir wandeln. I co więcej, oni wzięli sobie to do serca i powiedzieli sobie tak, tak jak oni postępują, my też chcemy tak. Sie waren also echte Nachfolger geworden. Oni naprawdę stali się autentycznymi naśladowcami tych mężów. Und somit waren sie auch Vorbilder für andere Glaubende. W ten sposób oni szybko stali się wzorcem do naśladowania dla wielu innych wierzących. Erst müssen wir Nachfolger sein, des Guten. A więc najpierw nasze zadanie polega na tym, byśmy byli naśladowcami tego, co dobre. I w pewnym momencie nie zauważymy sami, że Bóg doprowadza nas do dojrzałości, abyśmy my stali się wzorem dla innych. Możliwe, że musimy, aby to osiągnąć, zmienić pewne priorytety w naszym życiu. Ale czy to jest czymś dziwnym? Czy to nie jest typowe dla chrześcijanina, że zmienia priorytety? Gdy chrześcijanin otwiera Biblię, widzi w niej to, jak postępował Pan Jezus. I to przecież przemawiającym jest wzorcem dla nas wszystkich. Kto miłuje Pana Jezusa naprawdę, ten pragnie być coraz bardziej do Niego podobny. Dann spricht er über die Lehre in Vers 7. Die Lehre Unverfälschtheit. I na dalej, siódmy wiersz nam mówi, że nie tylko chodzi o to, te dobre czyny, uczynki, ale również niesfałszowane nauczanie i prawość. Wie kann ich die Lehre denn verfälschen? Jak można sfałszować naukę? Indem ich falsches sage oder falsches tue. Dwojako. Albo, że będę mówił rzeczy, które się nie zgadzają, fałszywe, albo, że będę czyny miał fałszywe i w ten sposób zafałszowywał prawdę. Jeśli coś fałszywego mówię, to znaczy coś dodaję do słowa, albo coś z niego ujmuję. Albo może przebarwiam coś nadaje czemuś nadmierną wartość na koszt czegoś, co powinno ją rzeczywiście mieć w mojej mowie. Oder durch mein Verhalten. Albo na przykład przez moje zachowanie. Der sagt im Hinblick auf die religiösen Führer, tut, was sie sagen. Pan Jezus raz powiedział w odniesieniu do religijnych przywódców, czyńcie to, co oni mówią, ale uczynków ich nie naśladujcie. Tut nicht nach ihren Werken. Das war heuchelei, nicht? To znaczyło, że ci ludzie byli obłudnikami. Oni mówili wprawdzie dobrze, ale nie czynili. Takie coś, gdy widzimy, to nas oczywiście popycha do modlitwy przed Panem. Po to, abyśmy byli w stanie przez mowę szczerą i nienaganną po prostu pokazywać właściwie Słowo Boże. Abyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy po prostu wstają i peplają. Lecz byli ludźmi, którzy po prostu przystają w swoim postępowaniu, w swoich myślach i mówią, co teraz jest na miejscu, aby to właśnie powiedzieć. Dann sollte auch die Lehre im würdigen Ernst vorgestellt werden. A ta nauka, tak jak tutaj w 8 wierszu czytamy, miała być podawana w godnej powadze. U nas jest napisane przez mowę szczerą i nienaganną. Kto jest w rzeczywistości zleceniodawcą dla nas, gdy mówimy? Przecież czy nie tak powinno być, żebyśmy byli na zlecenie Pana w takiej sprawie? 1 rozdział, 4 wiersz. Jeżeli ktoś mówi, to niech mówi jak Słowo Boże. Welche eine unendlich hohe Person ist unser Auftraggeber. Jakżeż nieskończenie wielką osobą jest ten, który zleca nam słowo. Und zu wem reden wir? A do kogo my mówimy? Das sind auch Kinder Gottes, das sind Söhne Gottes. To są umiłowane dzieci Boże, do których my się zwracamy ze słowem. Wir müssen uns der Würde bewusst sein, die musimy sobie uzmysłowić w
wysokie stanowisko, na którym Bóg nas stawia, gdy mówimy wobec wierzących. Würdiger Ernst heißt auch, dass wir nicht irgendwelche Späße machen bei der Wortverkündung. Z godną powagą to jest oznacza również, abyśmy nie czynili sobie ze Słowa Bożego czegoś, co jest przedmiotem jakichś żartów, jakiegoś pośmiewiska. Dass wir uns einer angemessenen Ausdrucksweise bedienen. Abyśmy mówiąc słowo również używali godnego słownictwa do tego. Nicht zu verurteilende Rede. Aby to była mowa nienaganna, której nikt nie może po prostu zanegować czy podważyć. Lesen Daniel 6 dazu. Z Księgi Daniela, z 6 rozdziału, przeczytamy coś do tego. Vers 5 und 6. Dwa wiersze. 5 i 6. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Jakżeż jego przystojne było jego zachowanie, jego mowa. Jakżeż to było przystojne kroczenie tego męża. Jeszcze z Mateusza, z Ewangelii Mateusza 26. Vers 59. Wiersz 59. Lecz arcykapłani i cała Rada Najwyższa szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go skazać na śmierć, i nie znaleźli. Ja, sie fanden kein falsches Zeugnis dem Herrn gegenüber. Oni nie znaleźli żadnego fałszywego świadectwa przeciwko Panu Jezusowi. Welchen Zeugnis stellten sich hier mit dem Herrn aus? Jakże wielkie świadectwo jest Panu tu wystawione w tych słowach. Man kann auch noch an Johannes 8 denken. Można byłoby jeszcze pomyśleć o 8 rozdziale Ewangelii Jana na przykład. Ihr kennt ja jetzt die Begebenheit. Wy znacie tą historię dobrze. Wo die Frau vor den Herrn geführt wird, die im Ehebruch ergriffen wurde. Gdy przyprowadzona do Pana zostaje ta kobieta, którą przyłapano rzeczywiście na cudzołóstwie. Und die Männer erkennen nacheinander. Hier sind wir fehl am Platz. My i ci mężowie, którzy ją tutaj wzięli przed Pana, aby ją oskarżać, rozpoznają jeden po drugim: o, to nie jest miejsce dla mnie. Angesichts der Herrlichkeit des Herrn Jesus geht einer nach dem anderen raus. W obliczu chwały, jaką reprezentował Pan Jezus, tej moralnej czystości swojej, oni po prostu jeden po drugim wychodzili tylnymi drzwiami. Seine Ankläger und die Anklage selber fallen in sich zusammen. Ich zarówno ci oskarżyciele, jak i treść tego oskarżenia, jakie przynieśli, to wszystko w ruinę się obróciło na jednym miejscu. Denn wir haben es mit einer Gegenpartei auch als Christen immer zu tun. Wir haben es mit Gegenparteien zu tun. Jako chrześcijanie bardzo często zdarza się, że mamy do czynienia z przeciwnymi sobie obozami. Ist die Welt der Ungerechtigkeit? Czy jest niesprawiedliwość w tym świecie? Jest Satan, der Gott dieser Welt. Jakże miałoby tego nie być, skoro szatan jest Bogiem tego świata. Und der Fürst der Welt. I on jest też księciem tego świata. Der versucht, jeden Menschen gegen uns aufzubringen. On robi wszystko, aby jednego człowieka nastawić przeciwko drugiemu. Und er soll es dahin kommen, dass sich letzten Endes schäme. I chodziło teraz o to, aby
te wszystkie zakusy diabelskie zostały zawstydzone ostatecznie, że nie miały miejsca, żadnych podstaw. Diese religiösen Führer, die den Herrn verklagt wurden, die haben sich geschämt. Ci religijni przywódcy, którzy próbowali oskarżyć Pana Jezusa, oni naprawdę zostali postawieni w sytuacji, w której musieli się strasznie wstydzić. Genauso soll es bei uns sein. I też powinno być tak u nas, żebyśmy tak postępowali, żeby nie być zawstydzeni. Dann gibt es noch einen Nachsatz, da er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. I jeszcze tu jest takie do powiedzenia, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mając nic złego o nas do powiedzenia. Über den Herrn wusste viel Negatives zu sagen. Wiele negatywnych rzeczy chciano powiedzieć przeciwko Panu. Wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, so hätten wir ihn dir nicht überliefert. Mówili, gdyby on nie był złoczyńcą, to nie wydalibyśmy go Tobie, Piłacie. Das kann also hier nicht gemeint sein. Ale tutaj nie chodziło o to. Sondern der Sinn ist, verhaltet euch so, dass ihr durch euer Verhalten keinen Anlass gebt, dass sie negativ o inną euch reden. Tak się zachowujcie, aby nie dawać żadnego powodu do oskarżenia. Das böse Reden über den Christ, das hört ihr auf. Jeżeli chodzi o mówienie złego o chrześcijanach, ta rzecz nie ustanie nigdy. Der Jesus hat gesagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch mich verfolgen. Pan Jezus powiedział wyraźnie, jeśli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jetzt kommen wir in Vers 9 zu den Knechten. Ale teraz w 9 wierszu przechodzimy do sług. Zu den Knechten gehören auch die Sklaven, die damals gewissermaßen rechtlose Materie waren. Do sług w tamtych czasach należeli również i niewolnicy, którzy byli po prostu nieuprawnioną czy pozbawioną wszelkich praw masą. Dieses Sklaventum war nie nach den Gedanken Gottes. Jeżeli chodzi o sam stan niewolnictwa, to nigdy nie był według myśli Bożych. 1 Mose 4 sagt Gott zu Kain. Pierwsza Mojżeszowa 4, Bóg mówi już wtedy do Kaina tak. Dein Bruder wird nach dir verlangen haben, du aber wirst über ihn herrschen. Musimy przejść do tego wiersza, bo u nas jest znowu inaczej tłumaczone. Vers 7 am Schluss. Ja, es ist bei uns in Bezug auf die Sünde. Okay. Diese Sünde, ja, die will dich überwinden, ja, du sollst aber über sie herrschen. Ja. Jedenfalls das Sklaventum ist nicht nach den Gedanken Gottes gewesen. Niemniej jednak, jak byśmy je chcieli to oglądać, to w Słowie Bożym niewolnictwo i poddanie czemuś, ta niewolnicze, nigdy nie było według myśli Bożych. Aber der erste Korintherbrief zeigt uns auch, ale pierwszy list do Koryntów pokazuje nam również, dass wir in der Christenheit nie aufgerufen werden, das Sklaventum abzuschaffen, że my jako chrześcijanie wcale nie jesteśmy do tego powołani, aby teraz zaangażować się w unieważnienie niewolnictwa, usunięcie niewolnictwa. Sondern der Herr will unsere Herzen verändern. Lecz Pan jest tym, który chce nasze serca w tych okolicznościach odmieniać. I dlatego jest to piękną rzeczą, co Duch Boży ma do powiedzenia wobec sług i niewolników, którzy nimi byli naprawdę. Übrigens hat ja Paulus auch von sich gesagt, ich bin Knecht. I tak na marginesie chciałbym jeszcze powiedzieć, że Paweł siebie samego, chociaż nie był niewolnikiem, miał za niewolnika. Paulus Knecht Gottes. Paweł, niewolnik Boży, mówił o sobie. Er sagt mit anderen Worten, ich gehöre auch zu dieser Kategorie. W pewnym sensie on się utożsamiał z tą kategorią, ale wobec Pana. Ich habe einen Herrn über mir, on mówi, der in jeder Hinsicht entscheiden kann. Mówił innymi słowy, wyrażał to, że mam nad sobą Pana, który w każdej jednej sprawie może postanawiać o mnie, co mu się podoba. Und wie muss den Sklaven das dann warten worden?
seinem Herz. I gdy on tak mówił, Paweł, to jakże miało to nie rozgrzewać serc prawdziwych niewolników, którzy ze względu na Pana decydowali się być posłuszni. Paulus, dieser Apostel, nennt sich auch Knecht. Przecież Paweł, ten apostoł, on też się nazywa niewolnikiem. Sollen ihren eigenen Herrn unterordnen. I dlatego oni mieli w tym dobry przykład, aby własnym panom na tej ziemi również się podporządkowywać. Sollen also die Vorrangstellung des Herrn anerkennen. A więc mieli po pierwsze uznać pierwszeństwo Pana w każdej sprawie. Sie sollen gehorsam sein. Mieli być posłuszni we wszystkim. Czy ulegli we wszystkim, jak jest napisane. Und sie sollen den eigenen Herrn gehorsam sein. I to własnym, wobec własnych panów. Die Knechte hatten ja sicherlich Kontakt auch untereinander. Z całą pewnością niewolnicy w tamtych czasach mieli również między sobą kontakty takie międzyludzkie. Und der konnte eine sagen, ja, der hat viel mehr Freiheiten als ich, möchte auch die Freiheiten haben. I ktoś między nimi mógł powiedzieć, o, ten ma o wiele więcej wolności u swojego pana niż ja. Nein, Paulus sagt. A Paweł mówi, nie patrzcie tak. Nie patrzcie tak na tamtego pana. Każdy z was temu panu, jakiego ma, niech będzie jemu posłuszny. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Słowo Boże mówi, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Satan verspricht immer mehr Freiheiten. Ale szatan, wiedząc dobrze, że to jest prawdą, jednocześnie kłamie, mówiąc, obiecując coraz więcej wolności każdemu, kto wchodzi w to niewolnictwo. A w rzeczywistości on zacieśnia jedynie więzy na niewolnikach coraz ciaśniej, coraz ciaśniej. Unterordnung unter dem Willen Gottes ist das, was er möchte. Nie. Bóg wie i daje nam to. Podporządkowanie się pod Jego wolę, jest pod Jego Bożą wolę, jest tym, co On chce i co naprawdę prowadzi do wolności. Darauf liegt der Segen. Na tym Bóg opiera swoje błogosławieństwo. In allem soll sie wohlgefällig sein. We wszystkim mieli tak robić, by się podobać swoim Panom. Da gab es bei den Knechten Arbeit, die sie sicherlich gerne gemacht haben. Z całą pewnością w tamtym czasie ci niewolnicy mieli prace, których, na które naprawdę wykonywali niechętnie. Aber da gab es sicherlich auch Arbeiten, die sie nur unwillig machten. Die sie? Unwillig machen, nicht gerne machen. Ja, ja, das haben wir eben gesagt. Okay. Ja? Das eine ist das Positive, was man gerne macht, das andere ist das Negative. A więc były prace, które oni wykonywali chętnie i prace, które wykonywali niechętnie. Und dann hat Paulus auch das sollte tun. I Paweł im wskazuje, również i te, które są niechętne dla was, niemiłe dla was, te też powinniście tak wykonywać. Ihr solltet so machen, dass es das Wohlgefallen eures Herrn nach sich zieht. Macie tak je wykonywać, abyście pozyskali upodobanie swoich panów. Was man widerwillig tut, das klappt auch nicht, ne? Jak człowiek coś po prostu chętnie wykonuje, no to nic tu szczególnego się nie dzieje. Das Endergebnis soll so sein, dass er vollkommen zufrieden ist. Ale chodziło o to, aby działać właśnie tak, żeby ten Pan był naprawdę zadowolony z tego. Tam, gdzie da się to zauważyć. Ein weiterer Punkt nicht widersprechend. Dalszym punktem było, aby się nie przeciwstawiali, 9 wiersz. Haben wir vielleicht heute schon mal Schwierigkeiten? My jako Niemcy mamy z tym mocne trudności. Je nachdem, welche Aufgabe man hat im Großleben. Zależnie od tego, jakie ma się zadania w życiu zawodowym, na przykład. Erwartet der Chef, dass wir auch durchaus mal eine andere Meinung haben als er. Dass wir? Eine andere Meinung haben als er. Er erwartet das. Dass wir andere Meinung haben? Ja, ja. Chef oczekuje, żebyśmy mieli inne myślenie niż on. Aber dann müssen wir sehr taktvoll vortragen. Ale to znaczy liczy się z tym szef, że możemy mieć inne zdanie, ale jeżeli tak jest, to musimy umieć je w sposób taktowny po prostu przedstawić. Er ist und bleibt unser Chef, nicht? Dlatego, że on jest i pozostaje naszym szefem. Nie możemy tak. Solchen müssen wir ihn respektieren.
I jako takiego my musimy okazać mu należny respekt. Aber wir können durchaus mal einen Verbesserungsvorschlag machen, nicht? Ale to nie znaczy, że nie wolno nam dać propozycji, która jest lepsza niż ta, która jest w jego myśleniu. Daniel sagte zu seinen Vorgesetzten. Daniel powiedział do swoich przełożonych. Falls ich nicht mit der Tafelkost des Königs verunreinigen wollte, versuch es doch einmal. Wenn Daniel wollte sich nicht mit der Tafel des Königs verunreinigen. Daniel, opisany w księdze Daniela, nie chciał się skazić czy zanieczyścić potrawami, które były na stole królewskim podawane. Daniel sagt nicht, mache ich überhaupt nicht. Ale Daniel nie robi w ten sposób, żeby powiedział, nie, nie zrobię tego. Er sagt, versuch es doch einmal, gib uns einfach Gemüse. Daniel idzie do tych przełożonych, czy do przełożonego i mówi, spróbuj, zrób próbę z nami, proszę cię. Er respektiert die Vorrangstellung. On respektuje go i jego, pierwsze, jego stanowisko nad nim. Er ist demütig. On jest pokornym i prosi. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Ale Słowo Boże mówi nam wyraźnie, że Bóg przeciwstawia się dumnemu i pysznemu człowiekowi, ale pokornemu daje łaskę. Und wie hat Gott den Demütigen Daniel überschüttet mit Segen? I jakżeż możemy to widzieć w tej właśnie księdze Daniela, jak Bóg obsypywał łaską za łaską tego męża Daniela. Nichts unterschlagend. Der nächste Punkt. In Vers 10, der erste. Bei uns heißt es, dass sie sich nichts Fremdes aneignen. Ja, diesem Grund war das Gleiche. Das heißt, wir können. Niech sobie niczego nie przywłaszczają. Etwas mitnehmen aus der Firma. Moglibyśmy tak, zrobić. Coś tam w firmie nam się podoba. Ciach do kieszeni. Sollte nicht sein, nicht? Tak nie ma być. Wir können auch nicht ausgeruht zur Arbeit kommen, dass wir nicht leistungsfähig sind. My nie możemy też tak robić, że będziemy chodzić po prostu niedbale do pracy, niewyspani i później po prostu to będzie się odbijać na naszej pracy. Wir können ausgeruht zur Arbeit kommen und bei der Arbeit trödeln. Moglibyśmy tak, mogłoby tak być, żebyśmy to w pracy nadrabiali po prostu to, co powinniśmy, po prostu nadrabiali nasze zmęczenie, żebyśmy nie zajmowali się właściwie zadaniami. Nein, das gehört alles hierzu. Wir sollen nichts unterschlagen. Nie. My mamy po prostu dochowywać całkowitej niezawodnej wierności w tych sprawach. Sondern alle gute Treue erweisen. I we wszystkim mamy właśnie okazywać tą wierność. Petrus spricht. Piotr mówi. Auch von den verkehrten Herren. Że nawet wobec tych panów, którzy są niedobrzy, którzy są źle działają. In den Gedanken, Empfindungen der Herren war es ja damals so, das ist nur beseelte Materie, diese Knechte. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w tamtym czasie panowie, którzy mieli niewolników, to mówili, to jest tylko uduchowiona materia, ci niewolnicy, ale bardzo przedmiotowo ich traktowali. Ich habe keine Verantwortung für meine Mitarbeiter. Nie mam żadnej odpowiedzialności za nich. Padnie, padnie. Nein, die Knechte sollten treu sein. A mimo to, do sług było powiedziane, niech będą niezawodnie wierni. Den guten Herren wie auch den schlechten Herren. Zarówno wobec przykrych panów, jak i dobrych panów. Die Zielsetzung ist, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes ist, zieren in allem. Ale cel, jaki Bóg chciał przez takie postępowanie tych niewolników osiągnąć, było, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga. Was hat denn ein Knecht mit der Lehre zu tun? Mit der Ehre? Mit der Lehre. Mit der Lehre. Co ma taki niewolnik wspólnego z nauką? Paulus sagt, er hat alles damit zu tun. A Paweł chce mu powiedzieć, ty niewolniku, masz bardzo wiele wspólnego z nauką. Denn durch diesen Knecht soll die Schönheit der Lehre sichtbar werden. Ponieważ przez twoje postępowanie, niewolniku wierzący, może być piękno nauki chrześcijańskiej widoczne. Und bei keiner Personengruppe findet so eine schöne Beschreibung wie ihr. I w odniesieniu do żadnej grupy osób nie znajdujemy tak pięknych słów jak tu właśnie
wobec niewolników, by byli ozdobą nauki Pana naszego. Hätte er denken können, ja, bei den alten Frauen, die zieren die Lehre nicht und fragte, viel Schönheitssinn und so weiter, mehr als moglibyśmy powiedzieć, o nie, to siostry, to tak, one mogą być ozdobą, one z natury są piękne, ładnie się potrafią zachować, taktownie. Nie, tego nie przypisuje Słowo Boże siostrom. Nein, der Geist Gottes sagt, ihr Knechte. Duch Boży mówi, niewolnicy, wy będziecie ozdobą. Beseelte materia. Ta uduchowiona jedynie materia, przedmiotowo traktowani ludzie. Ihr seid fähig, die ganze Schönheit der christlichen Lehre sichtbar werden. Wy jesteście do tego uzdolnieni przez Boga, aby wywieźć na światło piękno nauki Boga naszego. Und diese Lehre ist ja mit dem Heiland Gott verbunden. Ta właśnie nauka odnosi się do Boga, który jest Zbawicielem. Dieser große Gott, den wir besungen haben. Do tego, odnosi się do tego wielkiego Boga, o którym śpiewaliśmy dopiero. Der sich in seiner Liebe offenbart hat. Który się tak w miłości do nas skłonił i objawił. Dann kommen wir zu Vers 11. I w takim właśnie, w takich słowach przechodzimy do wiersza 11. Man könnte ja sagen, ja wie soll das denn gehen? Die armen Sklaven, die müssen fast Tag und Nacht arbeiten. Można by było powiedzieć, w tym miejscu się zatrzymać i powiedzieć, no dobrze, no ale jakżeż to może być? To niewolnicy mają tak wszystko dla Boga czynić. Taka jest między nimi różnica, a innymi ludźmi. Paulus sagt, ale Paweł, euch das. Ale Paweł chce im to wyjaśnić, dlaczego to jest takie ważne, bo oni tak postępowali. Dieser zehnte Vers, aber man kann auch sagen, die Verse 1 bis 10 finden allein ihre Berechtigung und ihre Motivation in dem lehrmäßigen Abschnitt, der jetzt kommt. Bo te wiersze od początku do 10, one całą swoją, można powiedzieć, podbudowę, one bazują dokładnie na tej części, która teraz się zaczyna 11 wierszem. Dlaczego oni powinni wszyscy tak postępować? Bo die Gnade, was ist die Gnade? Bo objawiła się łaska Boża. Das ist die unverliebte, unverdiente Liebe Gottes. Co to jest łaska wobec wszystkich ludzi? To jest niezasłużona przez nich miłość Boża. Als Gott die Schöpfung hervorrief, war alles gut, sehr gut. Bóg, gdy powołał do bytu swoje stworzenie, to tam nie było żadnych mankamentów. Wszystko było bardzo dobre. Gott ist Licht. Bóg jest światłem. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. I sam zamieszkuje w niedostępnej światłości. Niemand kann ihn sehen. Nikt nie może go oglądać. Er ist aber auch Liebe. Ale jest jednocześnie miłością. Absolut Liebe. Absolutną miłością. Und Licht und Liebe gehören zusammen. A miłość i światło należą do siebie nawzajem. Und jetzt teraz ist die Gnade Gottes erschienen. Tutaj Słowo Boże mówi, łaska objawiła się. Gott ist unendlich groß. Bóg, który jest nieskończenie wielki. Und seine Gnade und Liebe ist auch unendlich. Dlatego jego miłość i łaska są również nieskończenie wielkie. Und in der Fülle der Zeit, i gdy przyszedł, wypełnił się czas, fand sie ihren sichtbaren Ausdruck in der Person des Herrn Jesus Christus. Te cechy Boga, miłość i łaska, znalazły swój widzialny wyraz w Synu Bożym, w Panu Jezusie Chrystusie. Natürlich gab es vorher auch Gnade. Oczywiście, że przedtem też już była łaska. Była von Gnade, nicht? Przecież jest napisane, Noe znalazł łaskę w oczach Bożych. 2. Mose 34, Gott ist langmütig, gnädig. W 2. Mojżeszowej 34 to zawołanie, że Bóg jest cierpliwy i łaskawy. Aber hier fand die Gnade Gottes ihre vollständige Darstellung in der Person des Herrn Jesus. Ale w osobie Pana Jezusa łaska i miłość Boża znalazły całkowite, pełne objawienie. Und die Gnade bringt Heil. Tu ten wiersz zapewnia nas, że ta łaska, ona wnosi uzdrowienie, wybawienie, ona wnosi to. Brauchen wir ein Heil? Czy potrzebujemy to zbawienie? Przeczytajmy coś z naszej wizytówki, jakim jesteśmy. 1. Mojżeszowa 6. 1. Mojżeszowa 6.
Vers 5, 5 wiersz 6 i 6. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Kapitel 8. A 8 rozdział. In der Mitte Vers 21b. Denn das w środku wiersza 21 mamy napisane: myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Jeremia 17, Vers 9. Artig ist das Herz, mehr als alles unverderbt ist es, wer mag es kennen. A w 17 rozdziale Księgi Jeremiasza zapewnia nas prorok o tym, że mamy zważać na serce nasze bardziej niż na wszystko inne. Dlatego, że ono jest podstępne i złe i z niego wychodzą źródła życia. Psalm 14. A Psalm 14 nam mówi: Psalm 14, Vers 2 und 3. Drugi i trzeci wiersz. Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga, bo wszyscy odstąpili, wespół się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. To jest nasza wizytówka prawdziwa. Nieprawda? Nic dobrego. I nie ma ani jednego dobrego. Ani jednego. Z księgi Habakuka jeszcze przeczytamy do tego. Pierwszy rozdział, wiersz 13. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Macht deutlich dieser Vers. Ten wiersz, on wyraźnie nam przedstawia, dass es eine Unmöglichkeit war, dass Gott in Verbindung treten konnte mit Menschen. Że jest to, było to niemożliwą rzeczą, by Bóg wszedł w kontakt z ludźmi, którzy są tak zepsuci. Er ist einfach zu rein. Sünde kann er nicht sehen. On jest po prostu zbyt czysty. On nie może być w towarzystwie kogoś takiego. Und die Mühsal, die entstanden ist durch die Sünde, vermag er nicht anzuschauen. I nawet i to bezprawie, które powstało z powodu grzechu, tego wszystkiego Bóg nie może znieść po prostu. Nie może patrzeć na to. Jetzt kommen wir zu unserem Vers zurück. Die Gnade Gottes erschien, Heil bringend für alle Menschen. I teraz wróćmy do tego 11 wiersza z drugiego rozdziału Tytusa. Co Bóg miał na myśli, mówiąc: albowiem objawiła się łaska Boża, która niesie zbawienie dla wszystkich ludzi. Die Gnade Gottes einfach so groß, dass sie jetzt jedem Menschen, ganz gleich wie groß das Sündenregister sein sollte, das Heil anbietet. Ta łaska, którą dał Bóg w tamtym czasie, to było tak jasno widoczne. Ona była chciała osiągnąć każdego człowieka bez względu na to, jak długa miała być lista jego przestępstw. Dla wszystkich ona była. Wir wollten ja Gott nicht. Przecież jako ludzie nie chcieliśmy Boga. Aber er wollte seine Liebe uns offenbaren. Ale on pragnął objawić nam swoją miłość. Und wollte sein vollkommenes Heil dir und mir schenken. I on zapragnął ze swojej czystej łaski, nie z niczego innego, tobie i mnie zaoferować swoje zbawienie, które dla nas przygotował. Was war das für eine Motivation für die Jakżeż to była wielka motywacja dla tych ludzi, którzy byli współpracownikami tej sprawy. Und das ist doch eine der Motivationen, die wir alle als Christen auch heute noch haben. Jest to do dzisiaj naszą zasadniczą motywacją wszystkich nas chrześcijan, aby nieść to każdemu człowiekowi. Ja, die Gnade Gottes ist erschienen. Bo łaska Boża się objawiła,
która niesie zbawienie każdemu człowiekowi. Dafür wollen wir Gott ewig preisen. Chcielibyśmy Boga wiecznie za to wysławiać. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Ja, musimy się teraz beschäftigt. Mogliśmy zajmować się 11 wierszem. Und jetzt sehen wir ab Vers 12 Auswirkungen der Gnade Gottes. Teraz od 12 wiersza możemy widzieć różne skutki, konsekwencje łaski Bożej i jej działania. Sie unterweist uns von der Gottlosigkeit. Unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen. Ta właśnie łaska, ona naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. Die Welt im Begierden. Oraz światowych pożądliwości. Dass wir besonnen sind. I abyśmy byli ludźmi opanowanymi, tu jest wstrzemięźliwość używane to słowo u nas, ale też sprawiedliwymi i pobożnymi, to znaczy prawdziwie skierowanymi ku Bogu. I aby charakteryzowało nas oczekiwanie spełnienia tej błogosławionej nadziei, jaką Pan nam dał. I z tym powiązanego objawienia się, to znaczy przyjścia Pana Jezusa, naszego Zbawiciela. A więc 7 różnych skutków, jakie przyniosła łaska Boża, działając zbawiennie dla nas w tym świecie. Paulus als Verfasser dieses Briefes stellt sich mit hinein. Paweł, który jest autorem tego listu, on siebie samego stawia pośród tych odbiorców tej łaski. Ein Hinweis wieder auf seine Demut. Jest to znowu wspaniałą wskazówką na jego prawdziwą pokorę. Er sagt, die Gnade Gottes unterweist mich auch, Titus und alle anderen. Ta, on mówi innymi słowy, ta łaska, która się objawiła, ona naucza nas wszystkich, i mnie, i Tytusa, i was. So brauchen wir immer wieder Unterweisung. My potrzebujemy ciągle tego, żeby Bóg nas nauczał. Der menschliche Geist ist nicht in der Lage, die Unendlichkeit des Wortes Gottes zu erfassen. Ludzki duch nie jest w stanie w ogóle tej nieskończonej głębi Słowa Bożego odkryć. Vorher waren wir durch Gottlosigkeit gekennzeichnet. Wcześniej, przedtem, zanim staliśmy się własnością Pana, charakteryzowała nas bezbożność. 1 Mose 4, Kain ging vom Angesicht Gottes hinweg. Pierwsza Mojżeszowa 4 pokazuje to w Kainie. On odszedł sprzed oblicza Pana. Er sagte gewissermaßen durch sein Verhalten, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. W pewnym sensie można odkryć to w jego zachowaniu, jakby mówił, Bóg, ja nie chcę mieć już z tobą nic wspólnego. Und vor so einer Geisteshaltung will die unterweiste Gnade uns schützen. I przed takim usposobieniem duchowym łaska Boża chce nas właśnie chronić. Wir sehen auch vor den weltlichen Begierden sollen wir geschützt werden. Ale również ta sama łaska ma nas chronić przed światowymi pożądliwościami. Lese dazu gerne 2 Petrus 1. 2 Piotra 1 chętnie czytam, jak o tym mówię. Czwarty wiersz przeczytamy z pierwszego rozdziału tego drugiego listu. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście stali się przez nie uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
Das ist nicht die Macht der Atombombe. Macht? Nicht die Macht der Atombombe. To nie jest moc bomby atomowej. Sondern es sind die weltlichen Begierden. To nie te nas zmiotą, tylko pożądliwości światowe. Dadurch waren wir alle gekennzeichnet von unserer Bekehrung. To była rzecz, która charakteryzowała nas wszystkich. Wszyscy byliśmy tym dotknięci przed naszym nawróceniem. Was wir jetzt in Ukraine sehen, Russland, sind die weltlichen Begierden. To, co widzimy teraz, czy w Kainie, czy w rozwoju dzisiejszego zła, to wszystko przynoszą pożądliwości ludzkie. Ein Machtstreben, was seinesgleichen sucht. Macht? Ein Machtstreben, was seinesgleichen sucht. Pożądanie władzy na przykład, jaki ludzie pożądają nad innymi, nie ma porównania, po prostu przez pożądliwość. Der egoistische Gedanke wird unserer Gesellschaft immer größer. Jeżeli chodzi o rozwój tego egoistycznego myślenia, to w naszym społeczeństwie ono staje się z dnia na dzień coraz bardziej widoczne, coraz mocniejsze. 1. Johannes 2, Vers 15 sagt. 1. List Jana 2, Wiersz 14. Alles, was in dieser Welt ist. Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. 14, już nie pamiętam. Wszystko, co jest w tym świecie. Lust des Fleisches, nicht von dem Vater. To znaczy pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to są rzeczy ze świata, nie z Ojca. Die Welt vergeht und ihre Lust nicht. Ale Jan zapewnia tam, że świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Jakubus 4, Vers 4. Wer ein Freund der Welt sein will, stellt sie als Feind Gottes dar. A Jakub 4, wiersz 4 mówi, kto staje się przyjacielem świata, ten staje się nieprzyjacielem Boga. Człowiek, który tylko coś ma z tym wspólnego w czynie, natychmiast staje po tej stronie, przeciwko Bogu. Gott, die Gnade Gottes will uns zeigen, was Welt ist. I ta łaska Boża, ona chce nam pokazać, czym naprawdę jest ten świat. Und will uns zeigen, dass wir mit der Welt nichts mehr zu tun haben. I chce ona nam pokazać, że my naprawdę nie powinniśmy z tym światem mieć nic wspólnego. Paulus hat das Thema in Römer 6. W Rzymian 6 Paweł ten temat podjął. Römer 6, Vers 11. 11 wiersz 6 rozdziału listu do Rzymian. Mówi, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Wenn also die Sünde kommt, dann sollen wir uns gegenüber der Sünde so verhalten, dass wir sagen, wir haben nichts mit ihr zu tun. A więc według tego wiersza, jeżeli przychodzi, napiera na nas grzech, to powinniśmy wobec niego tak się zachowywać, jak martwi, którzy swoją reakcją mówią, nic z tobą nie ma wspólnego. Römer 8 ist auch noch eine gute Hilfe. Jest jeszcze dobrą pomocą dla nas 8 rozdział tego listu do Rzymian. Vers 3. Wiersz 3. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg. Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Vers 4. 4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Diese beiden Komponenten. Te dwa komponenty. Kriegten wir nicht in den Griff vor unserer Bekehrung. Nie byliśmy w stanie ich posiąść razem przed naszym nawróceniem. Dafür musste Jesus Christus leiden und sterben. Najpierw Chrystus musiał cierpieć i umrzeć za nas, aby um uns dann auch den Heiligen Geist geben zu können. Aby nam dać Ducha Świętego, w którym jesteśmy w stanie. Das neue Leben in uns in Verbindung mit der Kraft des Heiligen Geistes. A więc życie nowe w nas, które mamy w powiązaniu z mocą Ducha Świętego, ono nas uzdatnia, aby się przeciwstawić grzechowi. Befähigt uns von aller Gottlosigkeit und weltlicher Lüste, getrennt den Weg zu gehen. O to właśnie nas, ta moc nas uzdatnia teraz, aby iść drogą w tym świecie, nie mając nic wspólnego z bezbożnością ani pożądliwościami tego świata. Wir sollen besonnen sein.
Ale tu również nam znowu używa Słowo Boże tego słowa tacy rozważni, wyważeni i powściągliwi. To jest w tym jednym słowie u nas tłumaczone jako wstrzemięźliwy. Das hatten wir als erstes bei den Jünglingen nicht gesehen. Już widzieliśmy to słowo, gdy była mowa o młodych, którzy mają być takimi właśnie. Mit anderen Worten hatte Paulus gesagt, konzentriert euch, dass euer Reden in Ordnung ist. Innymi słowy, Paweł wzywa tutaj znowu, skoncentrujcie się na tym, by wasze życie było w porządku. Nicht einfach drauf zu. Nie wdawajcie się w puste gadki. Überlegt vorher, überlegt hinterher. Rozważajcie, zanim wejdziecie w sprawę, rozważajcie, gdy weszliście w sprawę. Módlcie się o to, abyście mieli wyważenie Boże. Und dann wird als nächste Eigenschaft gerecht gesagt. I dalej w 12 wierszu następna cecha jest nam powiedziana, że mamy sprawiedliwie żyć. Der Jesus war immer besonnen. Pan Jezus zawsze był tym doskonale opanowanym, doskonale wyważonym, doskonale powściągliwym. On nigdy nie powiedział żadnego słowa za dużo. I nigdy nie powiedział żadnego słowa za mało. Jego słowo zawsze było dopasowane i przystało do sytuacji. Der Psalmist sagt schon, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, deshalb hat Gott dein Gott dich erhöht. A psalmista wyraża to w słowach, umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego to namaścił cię Bóg olejkiem wesela, jak żadnego stowarzyszenia. So sollen wir auch dadurch gekennzeichnet sein, dass wir das tun, tak i my, was er Jesus tun würde. Tak i my jesteśmy zobowiązani do tego, aby czynić to, co Pan Jezus by uczynił, gdyby był na naszym miejscu. Also nicht, was alle tun, ist ausschlaggebend. A więc nie to jest dla nas miarodajne, co robią wszyscy, żeby mniej więcej w średnią się wbić, sondern was Gott als richtig ansieht. Lecz to, co jest sprawiedliwe w oczach Bożych, to, co On uważa za właściwe. Und dann Gott selig. To jest jedna cecha naszego życia, ale też i pobożnie, to znaczy w jednoznacznym skierowaniu ku Bogu. Steht im Gegensatz zur Gottlosigkeit. Ta pobożność prawdziwa, ona zawsze jest przeciwieństwem całkowitym bezbożności. Gottlosigkeit haben wir gesagt, Gott mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Bezbożność to jest stan, w którym mówimy, nie chcę z Ciebie, z Tobą Bogiem mieć nic wspólnego. Einer, der gottselig ist, der hat das ganze Glück in Gott gefunden. Ale ktoś, kto jest pobożny, naprawdę pobożny, to jest człowiek, który całe swoje szczęście, wszystko co ma, znalazł właśnie w Bogu. Glückselig, die da wohnen in deinem Hause, stets werden sie dich loben. Szczęśliwi, czy błogoszczęśliwi są ci, którzy mieszkają w twoim domu. Oni zawsze będą ciebie wychwalać, mówi jeden psalm. Wenn wir in innerer Übereinstimmung sind mit Gott, jeżeli jesteśmy w wewnętrznej zgodności z tym, co Bogu się podoba, dann ist unser Herz voller Dank und Lob. To nasze serce napełnia się naprawdę słowem wdzięczności i chwały dla Pana. Das ist ganz automatisch so. To są rzeczy, które po prostu nie musimy ich nic z nimi robić, one automatycznie wychodzą. Das wussten die Söhne Korachs schon. To wiedzieli już synowie Koracha, którzy przeżywali łaskę Bożą. So sollen wir in dem jetzigen Zeitlauf leben. Tak właśnie winniśmy żyć w tym aktualnym czasie, tym złym czasie. Demas hat den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen. O jednym Demasie jest powiedziane, że on niestety opuścił tą drogę i umiłował czas doczesny. Ein gläubiger Mann. Wierzący człowiek. Mitarbeiter des Apostels Paulus. I ten, który był współpracownikiem apostoła Pawła, tak postąpił. Er hat nicht die Gnade Gottes auf sich einwirken lassen. On nie pozwolił, by ta łaska Boża w całości działała w jego życiu. Hat einen guten Anfang. Miał wprawdzie dobry początek. Hat ein gutes Leben geführt. I prowadził do jakiegoś momentu dobre życie. Er ist nicht umsonst Mitarbeiter des Apostels Paulus geworden. Przecież nie daremnie stał się współpracownikiem apostoła Pawła. Ale nastał taki moment w jego życiu, gdzie zaczął spoglądać do świata. Raz, drugi i coraz więcej, aż umiłował czas doczesny.
Wenn Demasowi das gegangen ist, jeżeli Demasowi taka rzecz się przytrafiła, kann es auch uns passieren, nicht? To o ileż bardziej nam to grozi, naprawdę. Nur das Bewusstsein, die Gnade Gottes erlebt zu haben, kann uns davor bewahren. Jedynie świadomość, że prawdziwie przeżyliśmy na własnej osobie działanie Bożej łaski, ona może nas ustrzec przed takim upadkiem. Jetzt haben wir noch zwei Punkte, die die Gnade Gottes bei uns erreichen will. Teraz mamy jeszcze dwa punkty, które łaska Boża chce w nas zdziałać. Die glückselige Hoffnung. To znaczy, ona chce nam przynieść błogosławioną nadzieję i jej spełnienie. Das ist, dass der Jesus wiederkommt nach 1. Thessalonicher. To znaczy, um uns heimzuholen. Tu jest mowa o przyjściu Pana Jezusa, który przyjdzie po nas, aby nas zabrać do domu Ojca. Thessaloniki, an die haben wir uns schon erinnert. Thessaloniczanie, o których już wspominaliśmy dzisiaj. Sie hat sich von dem toten Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt. Oni odwrócili się od martwych bożyszczy ludzkich do Boga żywego i prawdziwego. Um ihm zu dienen. I tam jest napisane, aby mu służyć. Und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. I jeszcze więcej, aby oczekiwać Jego Syna z niebios. Die standen in freudiger Erwartung des Wiederkommens. Ci młodzi wierzący stamtąd, oni czekali w radosnym oczekiwaniu na Pana. 1. Korinther 16 steht das schöne Wort Maranatha. 1. Korinthu 16 jest zapisane to piękne słowo z tamtych czasów. Maranatha. Pan przyjdzie wkrótce. Die ersten Christen haben sich vielleicht so begrüßt, nicht? Pierwsi chrześcijanie nawet się tym słowem pozdrawiali. Das ist eine ganz wichtige, zentrale Wahrheit. I to jest bardzo ważna, centralna prawda. Das war auch hier für die Kreter ganz wichtig. I nawet i tu, właśnie w tym liście, dla Kreteńczyków było to Hoffnung, fundamentalnie ważne. Hoffnung ist ja in dieser Welt immer mit Risiko verbunden. Jak w tym świecie mówi się o nadziei, to nadzieja jest w oczach ludzkich zawsze z ryzykiem powiązana. In der Bibel ist absolut sicher. Nie, w Słowie Bożym nadzieja to jest oczekiwanie tego, co się spełni. Und deshalb wird diese Hoffnung auch glückselige Hoffnung. I dlatego ta nadzieja jest nazwana błogosławioną nadzieją, bo ona dojdzie do tego skutku błogosławionego. Was bedeutet das eigentlich für uns? Co to znaczy dla nas właściwie? Wir sind frei von widrigen Umständen. To znaczy, że w rzeczy samej jesteśmy uwolnieni od Boga, od niesprzyjających okoliczności. Frei von der Schwachheit. Jesteśmy uwolnieni też od możliwych wpływów słabości. Frei von der Sünde. Jesteśmy uwolnieni już od mocy grzechu. Jeder Spur von Egoismus ist dann von uns weg. I gdy to się spełni, ta nadzieja, to również będziemy całkowicie wolni od jakiegokolwiek śladu egoizmu, jakie w nas zostawiał. Ale zusammen. Będziemy zawsze, zawsze wtedy z Panem. In ewig anbeten. W wiecznym uwielbieniu. Ja, das ist eine glückselige Hoffnung. To jest naprawdę błogosławiona nadzieja. Was haben die Menschen neben uns? A co mają ludzie, którzy są z boku, którzy są nas otaczają? Die machen sich Gedanken über Ukraine, nicht über Corona. Oni zamartwiają się, co przyniesie koronawirus, co przyniesie ta sprawa w Ukrainie, co to, co tam. Co będzie z tym gazem, jak będą te ceny dalej rosły? Co będzie? Co będzie? Co będzie z naszym zdrowiem? O nie, my mamy błogosławioną nadzieję. Dlaczego? Tylko dlatego, że łaska Boża stała się działająca, aby nam te rzeczy przynieść. Der letzte Punkt dieser Aufzählung, Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus. I ostatnia rzecz, która jest tu wymieniona, to objawienie chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Auf dieser Erde wird mal aufgeräumt werden. Na tej ziemi będzie wielkie sprzątanie. Die Spuren der Sünde werden dann weggenommen werden. Wszystkie ślady grzechu zostaną wysprzątane stąd. Ich bin überzeugt, Nowa Ruda wird nicht wieder zu erkennen sein. Jestem pewien, nikt nie pozna Nowej Rudy. Der Fluch wird von der Schöpfung genommen werden. Gdy Bóg weźmie przekleństwo ze swojego stworzenia, dieses Fressen und Gefressen werden wir nie mehr da sein. To pożeranie się nawzajem nie będzie już śladu po tym.
Die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes wird die Menschen charakterisieren. Ludzie będą głęboko przeniknięty ci poznaniem prawdziwego Boga. Hier wird eine Fülle von Reichtum hervorbringen. I w tych warunkach dopiero ziemia po prostu zakwitnie wszelkim bogactwem. Israel ist der Mittelpunkt des Segens. Izrael będzie tego dnia centralnym punktem, na który spływać będzie Boże błogosławieństwo. Von dort aus fließt der Segen dann. I z tego miejsca to błogosławieństwo będzie rozchodziło się we wszystkich kierunkach na wszystkie królestwa ziemi. Jedes Jahr wird eine Delegation aus den Ländern kommen nach Israel und den Reichtum dorthin bringen. Każdego roku będzie przychodzić delegacja z każdego kraju ziemi, aby wnieść bogactwo i chwałę do Izraela. Da wird der Gedanke Gottes verwirklicht, wer der Mensch soll über die Erde herrschen. Wtedy dopiero prawdziwie wypełni się ta myśl Boża, jaką miał na samym początku. Masz panować dobrze nad tą ziemią. Jaki człowiek ma to panować? Nie grzeszny człowiek. Człowiek Chrystus Jezus. Takiego pokroju człowiek. To jest właśnie to, ten czas tysiącletniego królestwa, który się to, w którym się to wszystko zrealizuje. In dieser Zeit wird Satan auch gebunden sein. W tym czasie szatan jako największa przeszkoda zostanie związany na tysiąc lat. Wird Satan noch mal kurz losgelassen werden. Później zostanie na krótko wprawdzie wypuszczony. Und dann kommt der ewige Zustand. Ale gdy zostanie ostatecznie to wszystko osądzone, wtedy nastanie stan wieczny, wiecznej chwały Bożej. Dass Gott alles in allem sein wird. Gdy Bóg dopnie swego celu i będzie wszystkim we wszystkim. Also im tausendjährigen Reich wird dann die Herrlichkeit des Herrn Jesus sichtbar werden. A więc w tysiącletnim królestwie będzie objawiona chwała wielkiego Boga, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Also über diese Erde ging, hat keine Pracht und keine Herrlichkeit. Gdy on pierwszy raz będąc tutaj szedł po tej ziemi, to nie miał żadnej nadzwyczajnej chwały ani wyglądu, który by pociągał nasze oczy. A jednak jego wewnętrzna, moralna piękność promieniała na wszystkie strony. Ich lese noch mal den Satz. Unsern Jesus Christus. Jeszcze raz to przeczytam. Naszego Zbawiciela. Jesus Christus ist unser Besitz. Jesus Christus ist unser Besitz. Ich habe jetzt bewusst was weggelassen. Ne? Jesus Christus. Co to znaczy? Nasz Chrystus Jezus. To znaczy, że Chrystus pozwoliłby być czyjąś własnością. Es ist die unaussprechliche Gabe des Vaters. Co to znaczy? Za tymi słowami kryje się nieopisany dar Ojca dla nas, że dał swego Syna. Er ist aber auch der große Gott und der Heiland Jesus Christus. Das heißt, er ist Gott und Mensch gleichzeitig. Ale tu jeszcze jest jedna myśl pokreślona, że ten Jezus Chrystus jest wielkim Bogiem i Zbawicielem naszym. To jest jednej osobie. Bóg i człowiek. Es gibt ja Menschen, die sagen, Jesus Christus ist nicht ewiger Gott. Są ludzie, którzy zapierają się tej prawdy i mówią, o nie, Jezus Chrystus nie jest wiecznym Bogiem. Nein, hier steht unser großer Gott und Heiland Ale Jesus tu Christus. Jest jedno z miejsc, które to podkreśla. Nasz Zbawiciel jest wielkim Bogiem. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jeszcze moglibyśmy podkreślić to miejscem z pierwszego listu Jana, rozdział 5. Vers 20 am Schluss. 20. wiersz na końcu, gdzie jest mowa. Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und Jesus das ewige Leben. Chrystus, on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, jest napisane. Pierwszy list Jana 5, wiersz 20 pod koniec. Mögen die Dinge auch sich überschlagen in der Weltgeschichte. Mogą rzeczy stanąć na głowie dosłownie w wszystkie sprawy, co do historii tego świata. Er ist der große Gott, der alles zum Abschluss bringt. Ale on, der Allmächtige. On jest wielkim, wszechmocnym Bogiem, który sam wszystko doprowadzi do końca.
Und er ist der Heiland. Ale on jednocześnie jest Zbawicielem. Wenn er auf dieser Erde erscheinen wird, gdy on przyjdzie na tę ziemię, tu się pojawi po raz drugi, dann werden wir mit ihm erscheinen. To my razem z nim przyjdziemy. Tak Słowo Boże mówi o tym. 2. Thessalonicher 1, wollen wir dazu lesen. Drugi list do Tesaloniczan. Popatrzymy rozdział pierwszy. Vers 7 bis 10. 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10. Drugi list do Tesaloniczan 1, 7 do 10. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Wir werden also mit Jesus Christus vom Himmel auf diese Erde kommen, auch die alttestamentlichen Gläubigen. My przyjdziemy, wszyscy święci, także i starotestamentowi wierzący, razem z Panem na tę ziemię. Und dann wird die Herrlichkeit des Herrn Jesus sichtbar werden. I chwała Pana Jezusa stanie się jawna i widoczna dla wszystkich. Und sie wird auch dadurch sichtbar werden, dass du und ich neben dem Herrn Jesus stehen dürfen. I również i elementem tej chwały jest to, że ona będzie widoczna w tym, że ty i ja, zbawieni ludzie, będziemy w Jego obecności. Denn von Natur aus waren wir alle unter dem Gericht Gottes. Dlatego, że to jest na Jego chwałę, że ci, co kiedyś z natury byli dalece od Niego, dzisiaj są tak bliscy. Die Qualitäten des Herrn Jesus werden also sichtbar in uns, die wir Gegenstände seiner Gnade sind. A więc ta najwyższa wartość Pana Jezusa będzie widoczna dla wszystkich ludzi również w tym, że był w stanie po prostu wyciągnąć tych nędzników z tego zła i przywieźć do siebie, i oni są teraz Jego własnością. Nachdem er also sieben Ziele der unterweisenden Gnade Gottes vorgestellt hat, kommt er dann in Vers 14. A więc gdy Paweł tutaj przedstawił tych siedem różnych celów, z jakimi pojawiła się łaska Boża na tej ziemi, aby z nas ich nauczyć, to przechodzi w 14 wierszu, aby nam jeszcze raz pokazać przed oczyma krzyż Golgoty. Er hat sich selbst für uns gegeben. Pana, który samego siebie wydał za nas. Der Kaufmann in Matthäus 13 hat die schöne Perle gesehen. W Ewangelii Mateusza 13 rozdział mam przedstawionego kupca, który widział piękną perłę. Jedną piękną perłę, za którą zapragnął wszystko oddać, co miał. Ale tutaj to miejsce idzie jeszcze dalej. Że on nie tylko wszystko oddał, co miał, ale jeszcze siebie samego oddał. Więcej już nie mógł oddać. Wszystko, co miał i siebie. Jakąż cenę zapłacił Pan za nas? Jakaż miłość za tym stoi? Niezasłużona zupełnie miłość Boża stała się naszym udziałem. My sami w sobie byliśmy po prostu bez wartości. Byliśmy godni tego, by się nami wzdrygać i nienawidzić nas. Byliśmy naprawdę niegodni tego. A jednak On podarował nam całą swoją miłość. I dowiódł jej przez to, że samego siebie oddał za tą wartość. Wir sollten herausgeführt werden aus aller Gottlosigkeit. Stało się to po to, abyśmy zostali wyprowadzeni z wszelkiej nieprawości. Dieser Gedanke macht deutlich eine Beziehung zu Gott. Ta myśl bekommen wir nicht auf dem Grundsatz der Werkgerechtigkeit. Ta myśl tutaj jeszcze raz podkreśla, że relacji z Bogiem nie jest w stanie nikt nawiązać
na podstawie zapracowanych przez Ciebie uczynków. Um den Gedanken zu unterstützen, aby tą myśl mocno podkreślić, chciałbym do tego przeczytać z Efezów drugi rozdział, Efezjan drugi rozdział. Vers 8 und 9. Wiersze 8 i 9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Aby się kto nie chlubił. Das steht so eindeutig in Gottes Wort, nicht? Tak jednoznacznie jest to napisane w Słowie Bożym, nieprawdaż? Wie viele verstehen es nicht. Jak wielu jest ludzi, którzy nie potrafią tego pojąć. Vor kurzem war ich im Krankenhaus. Krótko, nie tak dawno byłem naprawdę w szpitalu. Ein älterer Arzt wollte mich operieren. Pewien stary lekarz miał operować. Eventuell war sogar Chefarzt. Prawdopodobnie był to ordynator. Sagte ganz freundlich, wollte mir eben vorstellen, wer sie morgen operiert, damit sie wissen, wer sie operiert. Noch einmal. Ich wollte mich eben vorstellen, damit sie wissen, wer sie morgen operiert. I przyszedł i mówi, chciałem się przedstawić, abyście panowie wiedzieli, kto was będzie operował. Er hatte mich zufällig erwischt beim Bibellesen. I przypadkowo zastał mnie, jak ja czytałem swojej Biblii. Ja, sagt er, so ein bisschen Bibellesen ist gut, ne? Hat man so Toast, geht man entspannt in die Operation rein. I mówi, o, proszę bardzo, trochę Biblię poczytać, dobra sprawa, człowiek odprężony idzie przynajmniej na operację. Ich sage, im Hinblick auf die Ewigkeit nützt das nichts. Ale on powiedział, ale Wilhelm powiedział mu, w odniesieniu do wieczności to odprężenie nie ma żadnego znaczenia. Wir können nur durch die Gnade Gottes gerettet werden. Bo nie odprężenie nam tu coś da, tylko jedynie przez łaskę Bożą, zbawieni Bożą łaską jesteśmy w stanie tam wejść. Wollte das nicht wahrhaben. Ale on nie chciał od razu tego. Ein edler Mann sicherlich. Wygląda szlachetnie ten człowiek. Ein Humanist. Humanista. Tu gutes und rede darüber. Z zasady trzyma się tego, żeby dobrze ludziom czynić, tak sobie myśli. Sympathisch auf der einen Seite, nicht? Sympatyczny, ludzi pozyskujący. Hat sicherlich viel Gutes getan, zum Wohle anderer Menschen. I można powiedzieć, na pewno wiele dobrego uczynił dla dobra innych ludzi. Aber das einzig gute Werk, was wir als erstes tun können und ale pierwszego dobrego uczynku, jaki musimy i powinniśmy uczynić, nie uczyni. Ist an den Glauben, den der Vater gesandt hat. To znaczy wierzyć w tego, którego posłał Ojciec jako dar dla ubłagania naszych grzechów. Also der Weg zu Gott ist frei von Werkgerechtigkeit. A więc jeszcze raz, wracając do tego miejsca, droga do Boga jest wolna od zarabiania na dobrych uczynkach. Wir sollten sein Eigentumsvolk sein. I Bóg to wszystko uczynił, abyśmy stali się Jego własnością, ludem nabytym przez Niego. Vor der Flut. Unter Noah gab es ja keine Völker. Da gab es nur Menschen. Przed potopem, przed tym, co przeżył Noe, nie było narodów na tej ziemi. Byli tylko po prostu ludzie. Und im ewigen Zustand wird es auch keine Völker mehr geben. I w wieczności, gdy Bóg wszystko już załatwi, też już nie będzie żadnych narodów. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Będzie świątynia Boża między ludźmi. Die Gläubigen der Gnadenzeit bilden die Hütte Gottes. To znaczy wierzący czasu łaski, oni będą tą świątynią. Und die Menschen sind solche, die irgendwann zu der Gnade Gottes Zuflucht genommen haben. I wszyscy ludzie będą tam zgromadzeni, którzy w jakikolwiek sposób, kiedykolwiek to miało miejsce w historii tego świata, wzięli ucieczkę w łasce Bożej do Boga. In der Zwischenzeit gab es Völker. Ale w międzyczasie, między tym pierwszym a tym ostatnim, są narody. Przypominaliśmy sobie to również i wczoraj z 5 Mojżeszowej 7, że Bóg spośród narodów jeden wyróżnił, wyciągnął go i powiedział, to jest mój. Das war Israel. To był Izrael. Aber jetzt sagt er etwas von einem Eigentumsvolk für sich. Ale teraz
mówi Paweł o tym ludzie, który on sobie wykupił i oczyścił na własność. Damit meint er nicht Israel. Nie, on nie ma na myśli tutaj Izraela. Sondern da meint er das himmlische Volk Gottes. Lecz on ma na myśli tutaj ten niebiański lud Boży. Er wollte für sich ein Eigentumsvolk. Bóg pragnął mieć dla siebie lud na własność. Ich musste gereinigt werden. Ten lud, w 14 wierszu, on musiał być oczyszczony. Und es sollte eifrig sein in guten Werken. I musiał, ma być gorliwy w dobrych uczynkach już teraz. Gott besitzt ja sowieso alles. Bóg tak czy siak wszystko posiada przecież. Aber in besonderer Weise sollte dieses Volk der Erlösten sein Eigentum sein. Ale mimo to, w szczególny sposób ten lud ma być jego własnością. Ihr nicht ein Volk wart, aber jetzt ein Volk Gottes seid, sagt 1. Petrus 2. Lud, który nie był ludem, ale teraz stał się ludem przez krew Pana. Und dieses Volk sollte sich durch gute Werke auszeichnen. I ten lud, jego cechą charakterystyczną, wyróżniającą go od innych, mają być te prawdziwie dobre uczynki. Lesen noch mal aus Epheser 2 eine Stelle. Jeszcze raz przeczytam z Efezjan 2 jedno miejsce. Vers 10. Wiersz 10. Co jest Vers 10? Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy to w nich chodzili. Wir sind also jetzt fähig, gute Werke zu tun. Bóg sprawił, że jesteśmy teraz zdolnymi do tego, aby czynić dobre uczynki. Und zu diesen guten Werken sind nur Glaubende fähig, der Kraft des Heiligen Geistes. I do tych prawdziwie dobrych uczynków są uzdolnieni tylko wierzący i to działający w mocy Ducha Świętego. Gott hat diese Fähigkeit bewirkt durch das Leiden und Sterben seines Sohnes. Tą zdolność Bóg uczynił skuteczną w wierzących ludziach przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Es gibt ja Menschen, die sagen, jeden Tag ein gutes Werk, nicht? Są ludzie, którzy sobie zasadę tworzą i mówią, każdego dnia muszę uczynić jeden dobry uczynek. Reicht es? Czy to rzeczywiście möchte das Gott? Jest coś? Czy Bóg coś takiego chce? Czy to wystarczy? Es soll eifrig sein in guten Werken, steht. Nie, tu jest napisane, że mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Bedenke am Psalm 69, nicht? Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. A nun, psalm? 69. W psalmie 69 jest napisane to słowo o Panu, gorliwość o dom Twój, pożera mnie. Ein gutes Werk löst das andere ab. Jeden dobry czyn, drugi już wyzwala. I następnie, jak reakcja łańcuchowa. Das wird angeführt, als der Jesus den Tempel reinigt. To jest przy, to miejsce zostało przytoczone, jak Pan Jezus wypędzał tych ze świątyni. Die Jünger sehen, wie es den Herrn angreift, innerlich, sein Herz. Uczniowie widzieli, jak to strasznie przeszywało Pana Jezusa, to co widział. Jak on nie może po prostu na to patrzeć, jak natychmiast wkracza do akcji. Und dann denken sie an diesen Vers. Wtedy pomyśleli o tym wierszu. Gorliwość o dom Twój pożera mnie. Wie viele haben gute Werke getan. Jak wielu czyniło tak zwane dobre uczynki. Dorcas war ganz fleißig, ne? Ale byli też ci, którzy prawdziwe dobre uczynki czynili. Na przykład Dorcas, która te odzienia dla tych wdów czyniła. Auch heute gibt es noch Christen. Jeszcze dzisiaj są chrześcijanie, którzy są naprawdę bardzo pilni w dobrych uczynkach. Hätten ja alle nicht gewusst, wie viel die Witwe in den Schatzkasten getan hat, ne? Kto to wie, ile wdowy, prawdziwe wdowy biedne wniosły do skarbca Bożego? Der Herr hat gewissermaßen den Deckel noch mal ein bisschen hochgemacht, damit wir alle reingucken können. Można powiedzieć przy tej jednej, o której mówił Pan Jezus, Pan tak jakby pokrywę trochę uchylił i mówi, o, patrzcie. Pan zwei Schäflein, zwei Münzen. Tam były dwie małe monety zaledwie. Man gibt hier einen Kommentar dazu. Ale Pan opatrzył te monety szczególnym komentarzem. Diese hat viel powiedziała, dużo więcej ona wniosła, włożyła tam, niż wszyscy razem. Da waren Menschen da, die sehr gutes Einkommen hatten.
Tam byli ludzie obecni, którzy mieli naprawdę potężne przychody. A Pan Jezus o nich powiedział, ona dużo więcej włożyła. Ja, so werden wir am Richterstuhl des Christus noch mal erstaunt sein über das, was Gläubige in dem Bewusstsein der Gnade Gottes für Gott getan haben. Tak, będąc przed tą sądową stolicą Chrystusową, będziemy nieraz zdumieni tym, co przez łaskę Bożą czynili wierzący dla Pana, po prostu oddając się Mu gorliwie w dobrych uczynkach. Paulus ermuntert noch einmal seinen Freund Titus in Vers 15, dies rede und ermahne. Paweł jeszcze raz zachęca swojego przyjaciela Tytusa, mów to i napominaj. Er verlässt also den lehrmäßigen Gedanken. On tutaj opuszcza, jakby można powiedzieć, tą część dotyczącą nauki i przechodzi do napomnienia Tytusa. Er kommt in die Praxis zurück. I wraca do praktyki. Immer wieder davon sprechen. Mów, wciąż na nowo, mów o tym. Ermahnen, das heißt mit Ernst auf die Seele legen. Napominaj, to znaczy z całą powagą dotykaj się ludzkich serc, dusz ich, aby to pojęli. Wir leben in einer Zeit, wo manches so locker nimmt. My żyjemy w takich paskudnych czasach, że wszystko się luźno bierze. Wo wir selber manchmal auch nicht genug Ehrfurcht vor Gottes Wort haben. Gdzie sami się musimy na tym przyłapać, że często mamy za mało bojaźni Bożej w stosunku do tego świętego Słowa Bożego. Er sollte auch überführen. Ale on miał również i przekonywać. Da gibt es eine ganz klare Linie des Wortes Gottes. Miał przekonywać, co do tego Słowo Boże mówi jasno. Titus musste die kennen. I Tytus miał to znać. Denn nur wenn man die Linie kennt, kann man bo tylko jak człowiek zna tę linię Słowa Bożego, to jest w stanie na nią wskazywać. Tak to jest. Denn das Überführen hat ja immer die Zielsetzung. Dlatego, że to przekonywanie innych ludzi, ono ma zawsze na celu to, die Seele zum Guten zu motivieren. Aby duszę zmotywować do dobrego. Und er sollte das mit allem Nachdruck tun. No on to miał uczynić z całą powagą, po prostu z naciskiem. Das spricht auch uns irgendwo an. To i do nas jest słowo. Titus hat mal gesagt, war schon ein energischer Mann. Mówiliśmy o tym. Tytus był energicznym wprawdzie człowiekiem. Und trotzdem war auch dieser energische Mann in Gefahr, die Dinge schleifen zu lassen. A jednak ten energiczny człowiek stał w niebezpieczeństwie, że po prostu nie dołoży do tego, nie przyłoży do tego wystarczającej powagi. Nie potraktuje tego wystarczająco poważnie. Dann kommt ein interessanter Nachsatz. Lass niemand dich verachten. Na koniec, ostatnie zdanie interesujące. Niechaj cię nikt nie lekceważy. Was soll das denn heißen? Co to znaczy takie słowo? Niechaj cię nikt nie lekceważy. Sollten sich alle vor Titus beugen? Czy to miało oznaczać, że Tytus miał tak działać, żeby wszyscy przed nim się kłaniali? Nein, das ist nicht der Gedanke. Nie. To nie ta myśl. 1 Koryntia 16. 1 Koryntów 16 przeczytamy. Vers 10. Wiersz 10. A gdyby przybył Tymoteusz, to baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje, jak i ja. Timotheus wurde also nach Korinth gesandt. Tymoteusz został wysłany do Koryntów, do Koryntian. Paulus sagt, a Paweł mówi o nim, uważajcie, żeby on nie musiał u was się tak niepewnie czuć. Dlatego, że on był człowiekiem takim wstydliwym i wycofanym. Ale Paweł mówi, uważajcie, żeby on się nie musiał między wami czuć niepewnie, bać się. 1 Tymoteusza jeszcze 4. Jeszcze mamy tutaj też interesujący wiersz. Vers 12. Niemand verachte deine Jugend, sondern sein Vorbild der gläubigen Wort und Wandel. 12 wiersz. Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Hier sagt Paulus Timotheus. Tu Paweł mówi to do Tymoteusza.
liście do Tymoteusza. A ja bym powiedział to ze swoimi słowami. Timotheus, sieh zu, dass du durch dein Verhalten keinen Anlass gibst, dass man dich verachtet. Tymoteuszu, rób tak, aby nie być powodem dla innych, żeby cię lekceważono. Und das ist wohl der Gedanke auch hier. I to jest ta myśl, o tą myśl chodziło do Tytusa. Dass niemand dich verachtet, sieh zu. Niechaj nikt cię nie lekceważy, znaczy Tytus, ty uważaj, aby nie robić tak, by mielić powód do tego, żeby cię lekceważyć. Nieraz jest tak, że po prostu pewne rzeczy nie doszły do tak, jak powinny, nie poszły tak, jak powinny, dlatego, że my po prostu nie zajęliśmy sami właściwej pozycji w danej sprawie. To jest poważne dla nas. Aber ist eine Ermutigung auch, die Paulus. Ale jednocześnie jest to pokrzepienie dla nas. Zróbmy tak, jak należy. Auch eine Warnung. A także ostrzeżenie. Ist ganz wichtig, dass wir auch ermutigen. To jest bardzo ważne, abyśmy mogli być pokrzepieni. Willkommen zu Kapitel 3. I przechodzimy do trzeciego rozdziału. Und lesen die Verse 1 bis 7. I przeczytamy wiersze od 1 do 7. List do Tytusa, 3 rozdział. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie z powodu uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz z powodu miłosierdzia swego, przez kąpiel odnowienia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Das Verhalten der Gläubigen zur Welt wird hier thematisiert. Tutaj tematem tego rozdziału jest relacja wierzących wobec tego świata. Und der erste Abschnitt fällt in zwei Teile. Pierwsza część, ona dzieli się na dwie części jeszcze. Die ersten zwei Verse sind wieder Aufforderung. Pierwsze dwa wiersze są pewnym wezwaniem apostolskim. Und dann kommt eine Motivation. A następnie pojawia się das Handeln Gottes vorgestellt wird. Motywacja do tego, aby działać tak, jak Bogu to miłe, tak jak Bóg chce tego. Er beginnt, erinnere sie daran. Zaczyna się to wszystko słowem przypomina im. Habt ihr auch schon das Neueste gehört? Czy słyszeliście już najnowsze wieści? Denn immer auch das Neueste fixiert, ne? My się ciągle koncentrujemy na najnowsze wieści, nie? Weil Gottes Wort sagt erinnern. A u Boga jest inaczej. Bóg często mówi. Das heißt, was Altes in Erinnerung bringen. Wspomnij, to znaczy to, co już dawno wiesz, co było powiedziane ci, wspomnij. Und er sagt Gott. Tak mówi Bóg. Petrus, unser Freund, der große Apostel. Piotr, ten wielki apostoł, nasz przyjaciel. Der Mann der Praxis. Mąż doświadczony w praktyce. Wusste, dass das Ablegen seiner Hütte kurz bevorsteht. On wiedział dobrze, że, o, że złoży już wkrótce swój namiot, to znaczy był krótko przed śmiercią swoją. Mimo to, z całą energią mówi, chciałbym wam przypominać ciągle też o tych rzeczach. Chociaż jesteście utwierdzeni w aktualnej prawdzie. Oni znali tą teraźniejszą prawdę. Und Petrus als der Mann der Praxis sagt, ich will euch trotzdem daran erinnern. Ale Piotr mimo to mówi do nich,
chciałbym wam przypomnieć. Ich weiß, als man der Praxis, wie wichtig das ist. Bo ja wiem z praktyki, jak ważne to jest. Das Wort Gottes ist ja in sich lebendig. Słowo Boże jest w sobie samym żywe. Wenn wir es aufrichtig lesen, sehen wir immer was Neues. Gdy naprawdę je czytamy szczerze, to widzimy w nim ciągle nowe rzeczy. Das will der Geist Gottes bewirken. To dokładnie chce zdziałać też Duch Święty w nas. Immer mehr überzeugt sind von der Wahrheit. Abyśmy coraz więcej byli przekonani co do prawdy, jaką znamy. Uns immer kostbarer wird. I aby ta prawda, którą posiadamy, była dla nas coraz bardziej kosztowna. Man spricht ja von Obrigkeiten und Gewalten. I gdy to mówi apostoł, to mówi, przypomina im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani. O tych zwierzchnościach i władzach mówi. Wir können sicherlich nie dankbar genug sein, dass Gott bis heute Obrigkeiten einsetzt. Römer 13. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak bardzo powinniśmy być za to wdzięczni, że Bóg ustanowił zwierzchności i władzę. Der Antichrist und der Herrscher des römischen Reiches zukünftiger Zeit, das werden dämonische Mächte sein. Antychryst i ten władca przyszłego cesarstwa rzymskiego to będą ludzie, którzy będą na usługach diabelskiej władzy. Die sind nicht von Gott eingesetzt. Oni nigdy przez Boga nie zostali postawieni na tym samym. Aber Römer 13 sagt, dass alle Regionen. Ale 13 rozdział Rzymian mówi nam o czasie przed, że wszystkie rządy są postanowione przez Boga. Auch ein Nero, nicht? Obwohl er so viel Furchtbares getan hat. Także i taki Nero, który tak wiele strasznych rzeczy uczynił. Er war von Gott eingesetzt. On był przez Boga ustanowiony. Und diese Obrigkeiten und Gewalten, das heißt auch die untergeordneten Regierungsebenen oder Gewalt. A więc te zwierzchności i władze, to są rozróżnione różne poziomy po prostu. Denen sollen sie untertan sein. Chodziło o to, aby ci odbiorcy tych słów byli tym posłuszni. Heute haben wir demokratische Grundsätze in unseren westlichen Ländern. Dzisiaj znamy te demokratyczne zasady, które się tak bardzo upowszechniły w zachodniej kulturze. Das war ja damals nicht so. Wtedy nie było to jeszcze tak. Heute meint jeder, er könnte seine Rechte einfordern, durchsetzen. Każdy dzisiaj myśli, że swoje własne domniemane prawa to może po prostu przeforsować i głosić i domagać się. Eine Schrift sagt untertan sein. Nie, Słowo Boże mówi, bo poddani bądźcie. Wo lernen wir das denn? Gdzie się tego uczymy? Wir lernen das in der Familie. My uczymy się tego już na gruncie naszych rodzin. In der christlichen Familie lernt man untertan zu sein. W chrześcijańskiej rodzinie to jest ważną zasadą, by uczyć się poddania. Man weiß, dass Vater und Mutter Autoritäten sind, die Gott zum Segen der Menschheit gegeben hat. Dzieci wiedzą, ojciec, mama to są autorytety przez Boga ustanowione, aby były ku dobremu, aby dzieci były im posłuszne. To jest eine ganz wichtige Voraussetzung. To jest bardzo ważne, ważne wymaganie Boże. Damit man auch hinterher im Leben zurechtkommt. Po to, aby w przyszłym życiu dorosłym człowiek sobie mógł dobrze poradzić. Untertan bedeutet die Voranstellung zu verwirklichen oder zu respektieren. A więc być poddanym to znaczy uznawać tą zwierzchność nad sobą. Ist die passive Seite. To jest ta pasywna strona. Und gehorsam zu leisten ist die aktive Seite. A być poddanym, po prostu poddawać się, ale jeszcze być posłusznym, to już jest strona czynna, strona aktywna. Und da ist ja Jesus auch ein vollkommenes Vorbild. W tych sprawach Pan Jezus jest dla nas doskonałym przykładem. Wenn es dagegen gegen Gottes Wort geht, ist uns ja klar, dann gilt Gottes Wort als oberste Autorität. Oczywiście, że Słowo Boże ponad tym wszystkim jest dla nas najwyższym autorytetem. Zu jedem guten Werk to wszystko, to poddanie ma sprawić, byśmy byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Also wenn die Obrigkeit etwas von uns erwartet, sollen wir ein gutes Werk tun. A więc jeżeli władza też na nas coś nakłada, oczekuje od nas tego, to powinniśmy być co do zasady gotowi do tego, żeby to czynić. Dann sollen wir das tun. Powinniśmy to czynić. Aber wir brauchen nicht nur den Gedanken an die Obrigkeit hier einzubringen.
Nie chodzi o to, abyśmy tylko i wyłącznie wiązali to z sprawą poddania władzy. Sondern wir können das auch allgemein sehen. Lecz możemy to widzieć szerzej, ogólnie. Wir lesen 2. Timotheus 3, Vers 17. 2. do Tymoteusza 3, wiersz 17 przeczytamy. Wir lesen auch schon Vers 16. Jeszcze 16. 2. Tymoteusza 3, 16, 17. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie moją Pawła ręką, co jest znakiem w każdym liście. Tak pisze. 2. Tymoteusz 3, Vers 16. 2. Tymoteusz 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, damit der Mensch Gottes vollkommen sei zu jedem guten Werk völlig geschützt. Ach, Entschuldigung. Ja, ja, stimmt. Jeszcze raz, przepraszam, pomyliłem się. 2. Tymoteusza 3, 16 i 17. Otworzyłem listę Tesalonicza. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Nie. Also, wie werden wir geschickt? Jak staniemy się przygotowani przez Boga? Indem wir immer wieder Gottes Wort lesen. Przez to, że wciąż na nowo czytamy Słowo Boże. 2. Tymoteusz 2. 2. Tymoteusza 2. 21. 21 wiersz. Tu też jest napisane coś. Jeśli wtedy ktoś siebie czystym zachowa od tych, u nas jest napisane od tych rzeczy pospolitych, ale to powinno być od tych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Hier lernen wir, praktische Absonderung führt uns dazu, dass wir zu tutaj, jedem guten Berg bereit. Tutaj z kolei uczymy się, że praktyczne odosobnienie dla Pana, odłączenie, ono prowadzi nas do przygotowania do wszelkiego dzieła dobrego w rękach Bożych. Und hier bei uns in Titus 3 heißt es, a tutaj w naszym liście do Tytusa 3 zu jedem guten Werk bereit zu sein. Jest znowu napisane o gotowości do wszelkiego dobrego uczynku w pierwszym Gottes Wort beherzigen. A więc musimy do serca przyjmować Słowo Boże, abyśmy powinniśmy żyć w praktycznym odłączeniu od zła. To są naprawdę zasadnicze wymagania, które prowadzą nas do użyteczności dla Boga. Das vermittelt ein verwirklichen können von guten Werken. To daje nam tą zdolność do wykonywania dobrych uczynków przed Bogiem. Dann haben wir die Fähigkeit. Wtedy mamy tą zdolność. Hier geht es aber um die Willigkeit. Ale tutaj chodzi o ochotność, o chęć do tego. O gotowość. O to, aby po prostu chcieć. Dann ein Bruder Mühe mit einem Problem. Widzimy brata, który ma jakiś problem. Ich ihn helfe ich ihm. W jaki sposób mogę mu pomóc? Eine Schwester hat Mühe. Helfe ich ihr? Jakaś siostra ma problem. Bereit sein. Jak mogę jej pomóc? Tylko przez gotowość. Przez to, że jesteśmy ochotni do tego. Jakie to jest piękne. Widzieliśmy to u sług. Kiedy widzieliśmy sługi, którzy byli uzdatnieni przed Boga do tego, by być ozdobą nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa. So sollen wir uns der Obrigkeit gegenüber verhalten. W taki sposób powinniśmy się obchodzić z władzą, aber auch in unserem ganz praktischen Leben miteinander. Ale także i pośród nas, w naszych praktycznych relacjach pomiędzy sobą. Da heißt es noch, zu jedem. Tu jest nawet napisane, nie tylko do dobrych uczynków byśmy byli gotowi, ale do wszelkiego. Jeżeli jestem gotowy do tego, aby wykonać każdy dobry uczynek, do którego Pan mnie przysposobił. Jeżeli jestem gotów, aby się zaangażować w to. Albo będę patrzył po ludzku i mówię, bracie Janku, ty może tym się zajmij. Robert hat das auch schon immer gut gekonnt. Albo Robert, ty zawsze tak sobie dobrze radziłeś w tej sprawie. Ist ja nicht deckungsgleich mit dem hier, nicht?
To wcale się nie pokrywa przecież z tym, co Bereitwilligkeit des Herzens. Gotowość serca mieć. Wenn die Gnade Gottes und das Werk des Herrn Jesus lebendig vor unseren Herzen steht. Jeżeli łaska Boża i dzieło Pana Jezusa w żywy sposób stoją przed oczyma serc naszych, dann wollen wir auch gerne die Werke tun, die der Herr für uns persönlich vorgesehen hat. To jesteśmy wtedy gotowi do tego, aby chętnie i ochotnie wykonywać uczynki, do których Pan przez swoją łaskę nas przeznaczył. Da wollen wir auch diesbezüglich besonnen sein. Tak, w odniesieniu do tej sprawy bądźmy szczególnie rozważni i uważni. Nicht ängstlich sein. Nie tacy wycofujący się, wystraszeni. Sondern wenn der Herr dir den Auftrag gibt, dann tu den. Lecz jeżeli Pan daje ci zlecenie, wykonaj je. Und wir wissen ja alle, wir stehen immer wieder vor solchen Entscheidungen. I my wiemy wszyscy dobrze, wciąż na nowo przed takimi decyzjami stajemy. Wir müssen und dürfen immer wieder lernen. My musimy, ale też możemy, mamy taki przywilej, aby wciąż na nowo się uczyć. Und jede Übung, die wir mit dem Herrn durchlaufen, i każde ćwiczenie, przez jakie przechodzimy z Panem, verbindet unser Herz mehr mit ihm. Nasze serca bardziej wiąże z nim. Das ist ein Vorgeschmack des Himmels. A to powiązanie naszych serc z Panem Jezusem, to jest przedsmak samego nieba.